Ale mnie chyba po pogłosie poznali. Medrzcy. Ale to człowieku, to jest 100 metrów. Nie się. Nie, bo to jest tak, że tak papieża wszyscy znają, a papież nie wszyscy. Umiesz pływać? Tak! Wejdź na wiaduk po gaworzy. Po gwarzym tatuaży se pokażę. Dobrze, przecież jak się spierdoli, to będziemy mieli fajny temat. To Grzesiek? Grzesiek, no. Fajny temat będziemy mieli. Jak się spada, o! On jest duży, to będzie chłop. Ofiara powodzi. A ciężkie to będzie miał obrażenia. No, dziwi się w ogóle, że mają szczęście urzędole, że ta woda nie wylała. Mają duże szczęście. A gdyby wylała, to będzie to ekolodzy, bo nie pozwalają. Urząd robi tak, co chce. Ale wiecie, bo nie pozwalają nam robić na przykład, nie wiem, tam zbiorników czy coś. Bzdura, głupoty, kłamstwa. Pamiętam, z takim jednym, on potem ministrem był, razem w jednej bandzie byliśmy. Bandzie politycznej. I on w 97 roku, był ten numer, tam woda miała wylać tego, tak? Powiedzieli, że to jest jego wina, bo jakichś radarów gdzieś tam. Boże kochany, jak ja tego słucham, a lud wierzy w to, a lud w to wierzy, bo co, bo pan ma magister inżynier znobilitowany, przed tego, wielokrotnie przełożony, a oni wierzą w to, a to są zazwyczaj mówcy, tak jak pasuje, no. O, jest szacunek dla przyrody, pety idą na łajbę, woda stoi, od rana cały czas. I ona jeszcze, ona jutro zacznie opadać, nie? No zaczyna z nasiąknięciem wału. Tak, się tak poprawili sporo wałów. Ale, o, no mam temat przy wałach. Tam w jednym miejscu wysieli 230 parę drzew, pamiętam. Tam moi znajomi mniej więcej to policzy. Takich topów wielkich. To mówisz o tym kościele, tam świętego Józefa? No, to Jakuba. Jakuba, sorry, tak. To jest zabytek klasy zerowej, tak. Tak naprawdę, to można było ten wał podwyższyć, nie usuwając ani jednego drzewa. Dlaczego? Poszedłem mojego znajomego, patacha, my mówią tak, z papierami będę jakoś tak nazwał. I mówię tak, proszę usunąć, tam były dęby, wiesz, takie topole wielkie. Usunąć, bo on ma przy samym wolę, na podłożu gliniastym w ogóle, ma fundament z gliny, wiesz, to jest to dobrze, bo jeden stary, taki fajny. Proszę usunąć, bo my tu będziemy wał. Prawda, nie? On do mnie przyszedł, mówi, ty Piotrek, mówi tego, ja mówię, ty, nic nie usuwaj, bandzioro, mówię. Ja ci dam zaraz, mówię, najlepszego, mówię, specjalistę, mówię, w Polsce, którego na wszyscy urzędnicy by go zamordowali. To jest doktor, nieważne skąd, przyrodnik, bardzo kumaty facet, bardzo konkretny. On od razu, dobra, artykuł ten. Przyszedł drugi raz, wiesz, on tak, artykuł ten. Dał jego miliardową, wtedy był miliard złotych, nie? 100 tysięcy, karą straszyli. Ogony schowali tu, to my zrobimy to inną metodą. I zrobili metodą drenażową, ani jedno drzewo nie ucierpiało. Można zrobić, metoda droższa. Metoda droższa. A to znaczy, że co? Mamy robić taniej, żeby ginęła nasza kochana przyroda polska, którą sadzili nasi i opiekują się nasi dziadowie? A ile urzędnicy przejadają, przepijają i na jakieś pierdolnięte akcje w ogóle profanują te pieniądze? O ile droższe? Jak można wyliczyć, kurwa, mać takie drzewo? Co, bo to jest dobry opał do kominka? A firma, która wycina, to tak sobie przyjdzie do urzędu i co, bo ma? Bo przetarg? Nie ma, tak. 20% musi. Nie umiem z tymi gnojami rozmawiać, wykształconymi, młodymi gnojami, którzy nie są już nawet Polakami. Nie czują w ogóle. Kasa, wygoda i szpa. Ma magister, inżynier, czy tam już doktor, nie daj. A to są takie głupki wykształciuchy. Padaj. Do jakiej roboty? Do łopaty? Do wypowiadania się? Do oceniania, do wydawania decyzji? Do jakiej roboty?
Do wydania decyzji trzeba być człowiekiem na rozszerzonych horyzontach, wyważyć czasami. Na urzędola będzie dobry. Urzędolem będzie zajebisty, polskim urzędolem. Jest bardzo mały promil społeczeństwa, gdzie będzie mu wkładane do głowy, że ma być tak, 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 tak i tak. I on potem nagle zobaczy, nie, to nie jest tak. Ja idę inną drogą. Wszyscy ci pójdą tą drogą, gdzie mieli właśnie wkładaną swoją edukację za małego, dlatego że młody człowiek, młody organizm chłonie najmocniej, najbardziej. I nawet gdyby potem widział, tak jak Hitler lubił, że morduje się małe dzieci, to jak on miał w młodości wpojone to, że jest to wróg, zły i nie z ich narodowości, to on też będzie mordował, nie będzie miał to... uczuć, będzie miał uczuć dla ślimaka, dla mrówki. O, taka duża woda i pan się nie boi wypłynąć? A co to jest za różnica, czy woda ma kilometr? Cześć, o 5 minut mamy. Czy woda ma kilometr wysokości? Czy pół metra? Co to jest za różnica? Jest? Ale chodzi o to, że na przykład dobry nurt powyżej kostek człowieka przywróci. I mamy wodę na przykład półmetrową, nawet do kolan, bardzo dużego uciągu i nie ustaniemy w tej wodzie. Czyli woda metrowa o bardzo silnym uciągu, bardzo dużym nurcie, porywa nas i nie jesteśmy w stanie stanąć. Też się utopimy na metrowej wodzie. Oczywiście przy wyższej wodzie jest silniejszy nurt, silniejszy prąd. Zawirowania, na przykład na przykostach jest wtedy bardzo duże zawirowanie. No wtedy powiedzmy, jakbyśmy płynęli, to jest dla nas większy problem. Ale dla, no, powiedzmy, na normalnych, w normalnych warunkach, jeśli mamy wodę metrową i 10-metrową, i powiedzmy, ta metrowa ma taki sam nurt, jak ta woda 10-metrowa, nie mamy żadnych szans. Małe smoki. Małe smoki. Złowione na dzisiejszym przyborze. Na dzisiejszym, to jest smok. Smok wiślany. No jak ty, którą stroną tego? Tu jest jego... cipka. Powiedz prawdę, że to jest to, co wypuchało z cmentarza. No tak, no tak. Truchło jakieś. My jesteśmy nekrofile w ogóle. Wyszło jakieś truchło. I lubimy martwych urzędników. Dobry urzędnik to martwy urzędnik.